O, to ja chcę przeszukać tę skrzynię. Kiedy przeszukujesz tę skrzynkę, prócz kosztowności znajdujesz czapkę kapitana Morgana. Co? Ale skąd ja mam wiedzieć, że to należy do kapitana Morgana? Skąd wiesz? Nie mam pojęcia. Nie z tej strony. Moment. Hej. Handouty. Fajny dodatek w grach, czy raczej przerost formy nad treścią? Zastanówmy się. Czym w ogóle są handouty? No i prościej rzecz biorąc, można by powiedzieć, że są to wszelkiego rodzaju rekwizyty, przedmioty, których używamy podczas sesji RPG, żeby podbić immersję, wzbudzić większe emocje w graczach. Zacznijmy od najprostszych i najstarszych handoutów, jakie są znane ludzkości w dziedzinie gier RPG. Bo nic nie jest tak stare i oklepane, jak wszelkiego rodzaju stare listy, które dajemy naszym graczom z jakiegoś tam powodu. I nie ma w tym nic złego. Zawsze fajnie jest, jeżeli list ma jakieś znaczenie dla świata. Tym bardziej, jeżeli ma znaczenie emocjonalne dla gracza, bo ten znalazł list od swojego ojca, który już dawno nie żyje. A przynajmniej tak mu się wydawało, że nie żyje. List może służyć również jako zagadka, którą gracz będzie rozwiązywać w czasie rzeczywistym, bez konieczności rzutów kostką. A jeżeli nie list, to chociażby mapa. Ale wiecie, no nie taka mapa, która jest wydrukiem, bo taka też może być, no ale to... To jest, można by powiedzieć, pójście na łatwiznę. Natomiast zrobić coś ciekawszego, na przykład mapę podziemnych kanałów, gdzie nie będzie jednoznacznie powiedziane, że to są właśnie te kanały. Fajnie, jeżeli się gracze pogubią i dopiero z czasem będą w stanie wywnioskować, że to jest mapa odwrócona lustrzanie. Dlatego będzie trzeba im w pewnym momencie dać na przykład lustro, co jak sobie wykoncypują, doprowadzi ich do odpowiedniego końca. Taki handout ma znaczenie dopiero kiedy ma sens i nie jest zbyt trudny w rozszyfrowaniu. Bo powiedzmy sobie szczerze, nic nie wkurza bardziej gracza niż zagadka, której nie da się rozwiązać. Taka zagadka musi być na tyle trudna, by zajęła graczom czas w jej rozszyfrowaniu, ale też na tyle łatwa, żeby na pewno ją rozszyfrowali. Bo inaczej cała nasza robota tak naprawdę pójdzie na marne. Warto dawać elementy, które coś podpowiedzą lub umożliwią rzuty, żeby zainsynuować coś graczom. W innym przypadku taki handout jest zbyteczny. Fajny na chwilę, bo jest, ale później odchodzi w zapomnienie, a dobrze zrobiony handout potrafi zostać pamiątką na dobre lata. Kolejnym typowym handoutem są wszelkiego rodzaju monety. Element prosty do zdobycia i z początku bardzo fajny. Gorzej jak tych monet jest za dużo i a nie mamy wystarczająco, żeby każdemu graczowi dać, przez co będą sobie zapisywać je na kartce tak czy siak. No i b, graczom szybko się nudzą. I pewnie zapytacie. Nabi, ale jak to mogą się nam monety nudzić? A no dokładnie, mogą się nudzić. Posiadanie monet bywa bardzo fajnym dodatkiem, który zwiększa naszą immersję. Inaczej odczuwamy naszą majętność, ciężar naszej sakiewki. Każdy zysk i powiększenie naszej majętności wpływa pozytywnie na nasze emocje, bo widzimy realny profit z tego, co udało nam się zyskać. Podobnie jest w przypadku straty. Tęsknimy za każdą monetą, którą straciliśmy. No to może hazardzik? Nie ma to jak obstawić coś, co faktycznie kładziemy na stół i oto gramy. Wygrana lub przegrana daje nam pozytywny bądź negatywny zastrzyk emocji i nie są to już byle cyferki zapisane na kartce. Ale wyobraźmy sobie, że tych monet mamy całkiem sporo. I tak będziemy musieli je zapisywać na kartce, żeby się nie pomylić. A jeżeli ich nie zapisujemy, no to liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurde, pomyliłem się. Innym znanym motywem jest wizyta w karczmie, no bo która drużyna nie chodzi do karczmy, to jest nierealne. Weźmy prosty przykład, zamawiamy piwo. No to co? Bierzemy piwo, słyszymy cenę, wyciągamy sakiewkę, grzebu, zaczynamy przeliczać, kładziemy na stół, zapisujemy na kartce, chowamy nasze monety z powrotem. No i co? Kolejka się skończyła, to? No to co? Jeszcze jedno. No to powtóreczka. Bierzemy sakiewkę, grzebu. I tak w koło Macieje musimy co chwila zapisywać. Jest to element fajny, no ale uprzykrzający życie. A co dopiero jak nasi gracze będą chcieli zrobić zakupy?
No to dopiero będzie zabawa. A dobrze znamy naszych graczy. Najpierw będą chcieli to, potem będą chcieli tamto, później jak sobie przeliczą, ej, ale wiesz co, to w sumie mi nie starczy, bo ja bym chciał kupić jednak coś innego, no to oddajesz mu te pieniądze, przeliczasz. No w sumie możemy zrobić tak, że oni sobie wybiorą i na końcu dadzą ci monety. No ale po co wtedy cały ten handel? Dlatego uważam, że monety są fajnym elementem, dopóki nie musimy dbać o nie więcej niż kilka chwil. Bo z czasem to zaczynają się robić upierdliwe. Czasami bywa tak, że ludzie lubią wczuć się w postać i się za nią przebierają. Tak, to jest fajne. Nie masz brody, a grasz krasnoludem. No to nie ma nic prostszego, kupujesz taką brodę albo sam sobie ją robisz. No i wszystko w porządku, możesz grać tego krasnoluda. Ale zadajmy sobie jedno pytanie. Czy siedzenie przez 2 godziny podczas sesji RPG ze sztucznymi kłakami na mordzie nie będzie przypadkiem męczące? Mnie już chwila w tej masce sprawia, że zaczyna mi się twarz pocić, a z czasem to robiło mi się jeszcze bardziej nieprzyjemnie. Ja osobiście w takich przebraniach czuję się dosyć niekomfortowo, ale wiadomo, każdy jest inny, może komuś się to podoba. Ale weźmy pod lupę coś innego. Na przykład zróbmy własnej roboty hełm. Na przykład taki oto hełm Space Marine. Można zrobić go sobie samemu, konstrukcja wydaje się prosta, nie jest. Zrobiony jest z kartonu, z masy kleju. Jeżeli mamy szkice, odpowiednio dużo wyobraźni, może nawet jakieś tutoriale, jesteśmy w stanie coś takiego samemu sobie zrobić. A więc poświęciliśmy całkiem sporo czasu, żeby zrobić taki hełm. Przychodzi dzień sesji, zasiadamy, zakładamy hełm, zaczynamy grać i zaczynają się problemy. Nie jesteśmy do końca wyraźni, zaczynamy sobie chuchać twarz, przez co robi nam się duszno. Niestety gracze nie są w stanie wyczytać naszych intencji, a nasza widoczność jest całkiem ograniczona. No nie jest to przyjemne. Sztuczna broda? Dokładnie to samo. Zaczyna nam się pocić twarz, kłaki zaczynają wchodzić nam w usta, robi się w tym coraz cieplej, no normalnie robi się nieprzyjemnie. Ze względu różnych niedogodności, tak czy siak prędzej czy później ją zdejmiesz. Co nie zmienia faktu, że gracze lubią się przebierać w wszelkiego rodzaju kostiumy, bo czują się kimś więcej niż szary człowieczek siedzący przy stole. Zaczynają ingerować w swoją postać poprzez przebieranie się w nią, czują się czymś więcej, częścią tego świata, który tworzymy razem z naszym mistrzem gry. Jednak problem polega na tym, że długo tak nie wytrzymamy. W przypadku LARPów to co innego, tam przede wszystkim główne skrzypce odgrywa nasz kostium. Co więcej, mniej nam przeszkadza ze względu na to, że cały otaczający nas świat, ludzie, wpływają na nas emocjonalnie, przez co coraz mniejszą uwagę zwracamy na to, co się z nami dzieje, jeżeli chodzi o niewygody wszelkiego rodzaju. Natomiast przy stole RPG, no to już jest zupełnie co innego. Tutaj skupiamy się przede wszystkim na wyobraźni, a wszelkiego rodzaju elementy rozpraszające tylko psują nam zabawę. Fajnym handoutem zawsze były figurki podczas toczenia wszelakich bitew podczas sesji RPG. I do tego elementu nie jestem w stanie się w ogóle przyczepić. Mamy naszą mapę taktyczną, kładziemy figurki naszych graczy, figurki przeciwników i mamy wszystko jasno i klarownie przedstawione, co gdzie jest, kto się tam znajduje. Gracze tym bardziej orientują się w takim otoczeniu, tym bardziej, że w większości jesteśmy wzrokowcami. Jest tylko jeden mały problem, jeżeli chodzi o wszelakie figurki. Niestety są to koszta. Ale wiadomo, możemy zrobić składkę podczas sesji RPG po 5-10 zł co sesję od każdego gracza. Kupić odpowiednio pasujące figurki dla graczy, dla naszych przeciwników, ale możemy również stworzyć takie samemu, jeżeli mamy wystarczająco dużo wyobraźni. Wyobraźmy sobie, że nasza sesja toczy się w świecie science fiction i akurat naszych graczy atakują krabopodobne roboty. Myślimy sobie, że pewnie stworzyć coś takiego będzie bardzo trudno. Nic bardziej mylnego. Mamy tutaj taką małą figureczkę, zobaczycie ją zaraz na zdjęciu. I sobie pomyślicie, kurczę, to nawet dobrze wygląda. Pewnie nie uwierzycie, ale zrobienie takiej figurki to kwestia wkładu do pióra kilku kawałków ramki od poprzednich figurek, no i jakaś kartonowa podkładka. A może macie jakieś resztki z figurek, które wam kiedyś zostały? Czemu by ich nie wykorzystać? Można na przykład zrobić takiego dziwnego, też również krabopodobnego robota z wielką stacją, z wielkim działem i wielkimi szczypcami. Wygląda potężnie. I faktycznie jest to karabin na głowie R2-D2. Nogi mamy po raz kolejny zrobione z elementów ramki, podobnie jak zaczepy. No a podstawka to są już wszelakie elementy, jakie będziecie mieli pod orędziu. I co? Da się? Pewnie, że się da. Nabi, a co z rzeczami, które znajdują nasi gracze? Osobiście uważam, że męczącym i stratą czasu byłoby tworzenie dla każdej postaci jakiegoś miecza, topora, tarczy, młota, elementu ubrania.
fajnie jest, jak gracze znajdują przedmiot, ale jeszcze lepiej, jeżeli mogą go faktycznie zobaczyć i fizycznie dotknąć. Niestety z czasem takie rzeczy tracą na wartości dla gracza i gracz sobie je spokojnie odkłada gdzieś z boku, one sobie leżą, leżą, czasami się je chwyci, ale dalej tak naprawdę tylko i wyłącznie leżą. Można by powiedzieć, że cały nasz wkład i nasz czas został w tym momencie zmarnowany. Ale gdyby nadać temu przedmiotowi większy cel, większe znaczenie, no to role się odwracają. Wyobraźcie sobie, że gracie z nowymi graczami i ci podczas przeszukiwania znajdują jakiś dziwny pierścień. Ty jako mistrz gry wyciągasz owy pierścień, dajesz im go do ręki i każdy z nich zaczyna go namiętnie oglądać, sprawdzać. A tylko czekasz, aż któryś z nich wsadzi palec do środka. Handout, który po prostu jest, to kiepski handout. Ale gdyby nadać mu jakieś ważne znaczenie, na przykład dla misji czy kampanii, no to tutaj role się odmieniają. Wróćmy do tych naszych nieszczęsnych graczy. Osoba, która założyła pierścień niczego nieświadoma, wpadła w naszą pułapkę. Pierścień zaciska się na palcu naszej ofiary, no i musi ją jakoś zdjąć, a ten nie chce specjalnie zejść. No, oczywiście można uciąć palce, no ale wtedy mówisz naszym graczom, że o, no to się wiąże z pewnymi stratami w statystykach. A wiemy bardzo dobrze, że każda strata statystyk boli. Oj, boli, więc na pewno będą chcieli znaleźć inny sposób. I widzicie, mamy już ciekawe rozwiązanie. Oczywiście owe znaczenie pierścienia musicie sami wymyślić. Może to jest należność naszego antagonisty. A może ma to bardzo duży wpływ na przebieg naszej kampanii. Już to jest wasza kwestia. Pamiętam moją koleżankę podczas jednej z sesji RPG, gdzie sam byłem graczem. Ona całkowicie zielona pierwszy raz grała w RPG. Nasz mistrz gry wysłał nas do podziemi, gdzie mieliśmy odnaleźć pewien czerp. No i faktycznie znaleźliśmy go. Mistrz gry się przygotował, przyniósł nam masywny, mały czerp na łańcuszku. Dał go nam do ręki, żebyśmy mogli go zobaczyć. Ja oczywiście, jako gracz doświadczony już tak, no niekoniecznie. Ale koleżanka co pierwsze, co hop, na szyję. No i już wiedzieliśmy, że będzie całkiem spory problem. I co? Jako mistrz gry? Cel osiągnięty. Chcieliśmy tego? Udało się. Jeżeli by tego nie założyła? Trudno. Znaleźlibyśmy jakiś inny sposób, żeby miał wpływ na naszych graczy. Takie akcesoria można znaleźć na prawie każdym festynie z rzeczami dla dzieci, albo chociażby w takich maszynach z kuleczkami, w których znajdują się takie pierścionki i błyskotki. Takich rzeczy jest naprawdę cała masa, a jak nie to, zostaje nam Allegro. W sumie mam pytanie. Ile razy wam się zdarzyło, że wasi gracze znaleźli jakieś potiony? Mówi się połszony! Co? Pojzony? Połszony! No tak, potiony. Połszony kurła! No przecież mówię, że potki. Ale tak czy siak, gdy gracz coś takiego znajdzie i nie ma pojęcia, czy to jest dobre, czy to jest złe, to znajdzie się taki geniusz, który stwierdzi, wypije to. On nie wie, że to jest trucizna, ale i tak to wypije, bo fizycznie mu nic nie grozi. Jest to postać fikcyjna, więc stwierdza, a wypije, co najwyżej stworzę sobie nową postać. A gdyby zrobić coś innego? A może warto wpłynąć na jego zmysły? Wzrok, węch, smak? Żeby zrobić taki potion, naprawdę niewiele trzeba. Możemy zakupić w jakimś sklepie z akcesoriami kuchennymi taką fioleczkę, no i wypełnić naszą fiolkę jakąś substancją. I teraz zastanówmy się, co wrzucić do środka. Może ma mieć to pozytywny wpływ? No to może jakiś sok, może coś, co będzie przyjemne w smaku, co w momencie, jeżeli gracz wypije, będzie miało na niego pozytywny w odczuciu wpływ. Brzmi całkiem dobrze, nie? Potion z życiem o smaku truskawkowym byłby całkiem w porządku. No przecież kolor czerwony jak najbardziej kojarzy nam się z życiem. W niejednej grze zresztą występowało. Ale jak zrobić truciznę? To może zróbmy coś, co ma nie najlepszy smak. A może... I teraz pewnie większość z was nie uzna mnie za osobę zdrowo psychicznie. Może dodajmy do napoju jakiejś ostrej przyprawy. Najlepiej takiej, która ma dużo kapsaicyny, jak na przykład chili habanero. Dosłownie, gracz jak to wypije będzie czuł, że umiera. Ty sadysta. Ty chory! Tam, to może będziemy jeszcze razić ludzi prądem podczas tortur. Pozdro dla kumatych. Tutaj warto być pewien, że żaden z waszych graczy nie ma żadnego problemu z czymś ostrym do jedzenia. Tak, na pewno się nie otruje, ale będzie naprawdę nieprzyjemnie. Natomiast jeżeli chcecie zrobić napój fluorescencyjny, taki, którego nie można pić i będzie miał na przykład etykietkę, że jest trucizną, taki kolor można uzyskać poprzez namoczenie w wodzie zakreślaczy biurowych.
i wyciśnięcie ich. Żeby dodać efektu, można tak jak ja obwiązać to jakimś sznureczkiem, poczekać aż się zbierze wystarczająco dużo kurzu, żeby nabrało to jeszcze ciekawszego efektu. Przede wszystkim taki handout ma znaczenie dopiero jeżeli gracze coś znajdą, a nie jak to kupią. No bo jeżeli to kupią, to po prostu będzie sobie leżeć do czasu, że tego użyją. A jak będą mieli to jako element znaleziony, no to będą się zastanawiali przez większość czasu, co to jest. Będą badać to zapachem, wzrokiem, no i może smakiem. Co ja sądzę o handoutach? Tak, handouty to bardzo fajny dodatek do sesji, który podbija imersję i wpływa na emocje graczy. Jednak handout sam w sobie powinien mieć sens. Powinien mieć jakieś znaczenie, powinien mieć wpływ na graczy. Bo jakby zrobić handout dla samego faktu bycia handoutem, to tak jak zrobić kanapkę, w którą składa się bułka z chlebem. Niby się najesz, no ale ani to nie smakuje, ani tym bardziej drugi raz tego nie weźmiesz. Dlatego, drodzy mistrzowie, jeżeli chcecie robić handouty, musicie bardzo dobrze się zastanowić, czy ma to sens. Czy będzie wywoływać jakiś efekt na graczu, czy wywoływać jakiś stan emocjonalny, czy będzie w ogóle miał jakiś wpływ. I pamiętajcie, handouty mają służyć zabawie, więc jeżeli nie chcecie robić jakichś drastycznych elementów, na przykład kopanie prądem, polecam zapoznać się z preferencjami waszych graczy. Jeżeli im to odpowiada, to jak najbardziej. Jeżeli nie, no to wiecie przynajmniej czego nie robić. Także z mojej strony to wszystko. Może wy macie jakieś swoje ulubione handouty, a może nie zgadzacie się całkowicie z moją opinią, a może wręcz filmik uważacie za kiepski. Na wasze komentarze czekam. Dajcie łapkę w górę i tak dalej. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.